Tak. Witamy, Leszku, naszych kochanych widzów. Dosyć taka fajna sceneria, bo mamy już jakby końcówkę tygodnia. Sam widzę, że siedzisz zadowolony, bo siedzimy na bardzo fajnym sprzęcie, na kosiarce bijakowej, zaczepionej do ciągnika Arbos, w takim seksownym kolorze. Innym. Aczkolwiek ale ty masz, ale ładnym, ja powiem ci szczerze, że to nie, ale w ogóle się kolorystyka ciągników zaczęła się pojawiać, bo chyba Valtra taka jest najbardziej dynamiczna w kolorach, ale u innych producentów też. Ten pomarańczowy to nie jest tak bez przypadku, bo to jest tak jakby podkomunalne rzeczy robione, aczkolwiek u ciebie nie robimy komunalnych rzeczy. No nie, no podkaszamy trawę, jeszcze raz, którą uciliśmy na ziarno. Dokładnie. Właśnie powiedz sam, jak gdyby ten twój pomysł z tą trawą, jaki tutaj jest. No, inne lata to żeśmy to po prostu ten tą masę całą zawsze na pokosy normalnie zbieraliśmy. No bo była bieda z sianem. Z sianem. Bo była susza. A teraz jest dobry rok na siano, a czy siano, ci co siano robią na... Mówimy o sianie rolniczym, nie o sianie w formie pieniędzy. Doprecyzujmy tą kwestię. Tak, dokładnie. I tutaj z tej trawy te siano to było takie bardziej suche, takie suche, rurkowe, bo to już jest... Tak, to znaczy nie do końca się to nadaje do koni, bo konie mają w tym układzie trawiennym, bo tam mają ten rozwinięty, jak to się nazywa, Jezus Maria, organ jak gdyby w układzie pokarmowym, który akurat działa, powiedzmy, powspomaga trawienie tego tak bardzo trudnego materiału. Jakby był niedobór tego siana ogólnie na rynku, to na pewno byś zbierał. Bym zbierał, ale że jest dosyć, to uważam, że tego bym nie miał. Problem bym miał ze zbytem może. Dokładnie. Też żeśmy wcześniej już rozmawiali o czymś takim, że zadałem takie dziwne pytanie, czy w gospodarstwie jest miejsce na małe ciągniki? Zawsze jest. Zawsze jest. U ciebie taką dosyć specyficzną rolę robi, bo w żniwa zajmuje się headerem. Tak, to jest podciąganie headera 30. 30. Tak, 30. 71 rocznik. Ojej, to już jest taki bardzo historyczny moment. Ona tak. Nawet chyba była kiedyś testowana u nas, tak mi się wydaje. Mówimy o ciągnikach, bo rolnictwo to jest, to są inwestycje. Sam dobrze wiesz, nie, bo ty masz takie trochę nietypowe inwestycje, nie, bo albo tam urządzenie do lejarni, albo w młyn. Każdy trochę jak gdyby w różne, ale rolnictwo to jest stale coś jest tam i do zrobienia, i czasami też i do kupienia. No zawsze trzeba coś. Dokładnie tak. Jak tym, co nic nie robi, to się cofa, nie? To jest najprawdziwsza prawda. A tu mówimy o takim czymś, że nie wiem, czy śledzicie, ale już zaczynają się pojawiać nowe fundusze, zaczynają wreszcie być realizowane, bo był taki postój z tymi funduszami. Też są te różnego rodzaju dopłaty, bo też był jakiś taki postój trochę, ale już też zaczęło to jak gdyby napływać, czyli ta pieniądz, który jest ten takim krwioobiegiem gospodarstwa, troszeczkę zaczyna w tych gospodarstwach tętnić. I warto skorzystać z wszystkich funduszy unijnych. Śledźcie to, bo i na stronach agencji, i na naszych stronach w aktualnościach też będziemy na bieżąco Was informowali i z tego warto skorzystać. Dla rolnika ważna chyba jest coś takiego jak gwarancja. No to jest chyba podstawa w dzisiejszych czasach. Tak bo już coraz więcej już jest podróżnych, że już daje 24 miesięczną, pardon. Kurczę, 24-letnią? To by się zastanowił, nie? To by była kolejka po kombajny i ciągniki, żeby była taka gwarancja. Numer 5 zepsuło mi się, proszę mi naprawić. Ile lat? 15-letni. Są programy lojalnościowe dla klientów w różnych firmach, ale też, nie wiem czy pamiętasz, bardzo wiele lat temu była, jak Kia wchodziła na rynek, to ona miała jako jedna z nielicznych 7-letnią gwarancję. Tak, tak. No to ci powiem, że ten ciągnik ma 7-letnią gwarancję. Bez limitu motogodzin. I to jest ciekawa propozycja na rynku, bo to jakby nie spojrzeć, nie... Wiesz, to jest taki spokój moim zdaniem, nie? Bo też już wielokrotnie... Ale, że przerwę. Nieważna ilość godzin? Tak, bardzo słusznie, żeś to podkreślił, tak, nadal świadomie to potwierdzam. Mówię to z pełną świadomością, bo to różnie ludzie opowiadają. Nie, żebym się czepiał, nie? Ale to nie, są ważne rzeczy. Tak, bo czasami jest tak, bo akurat z tą Kią było trochę inaczej, bo tam było te 7 lat, ale tam był jednak limit przejechanych kilometrów. Tam był też obowiązek serwisowy. Oczywiście, my też chcemy, żeby to było serwisowane możliwie jak najbardziej przez te nasze serwisy autoryzowane, bo to jest dosyć ważne. No bo to jest podstawa. Wiadomo, że wtedy ten olej był faktycznie taki, jaki powinien być. Filtr taki, jak powinien być. Tak. I w odpowiednim czasie wszystko zrobione. Nie, to, co też wielokrotnie powtarzamy w naszych filmach, że dbanie o maszynę. No.
zjadę z pola, wyczyszczę, już żeśmy mówili o kombajnie, no to z racji też twoich roślin, które masz, tak. Że to nawet powiedzmy u ciebie to jest warunek sine qua non. No oczywiście. Musisz. I to też było takie stwierdzenie, że nie kochasz usług, bo oni ci nie zagwarantują twojego pieczołowitości przygotowania maszyny do tak, pola. Dokładnie, bo ja zrobię te i, a brakuje te kropki nad i, przyjedzie z tym kombajnem brudnym i co mi to da. Dokładnie. I spieprzę wszystko, nie? Właśnie, czyli już mamy ja to... Ja selekcję już robię na polu, żeby żadnych nasion nie było, nie? Dokładnie, czyli już mamy to, że są fundusze unijne, mamy to, że mamy 7-letnią gwarancję, ale też... Powiem ci ciekawostkę, że można niektóre, nie niektóre, bardzo grube, to jest, ja nie wiem, to już chyba ponad 60-70 maszyn, możesz kupić ściągnikiem Arbosa za połowę ceny. Czyli na przykład taki talecik, to jest na naszych stronach bardzo ładnie opisany, jest dokładnie ten model i jest dokładnie podana wartość. Takich przecen nie ma, na nowe maszyny mówię. Mhm. Bo nawet inaczej, nie wiem czy zauważyłeś, w ostatnich 2-3 latach ceny maszyn używanych bardzo mocno podskoczyły. To już nie jest tak, że nawet 5-6-letnie maszyny, to tam tak nie. A co to spowodowało? To ten niedobór maszyn przez pandemię? Z jednej strony to był niedobór maszyn, to był jeden powód. Po drugie też w ostatnich 3 latach bardzo mocno podrożały maszyny. Nie wiem, czy to zauważyłeś, ale maszyny bardzo mocno. Ja ci powiem najprostszy przykład. Mówiliśmy o twoim Tucano, który jest tam odpowiednio wiekowy, ale to jest też bardzo dobry przykład, bo Leszek akurat ma 12-letni kombajn. Tak, 2012 rok. No, wygląda jak igiełka, bardzo ładnie. Nawet niewiele farba jest dotknięta w miejscach, gdzie pracuje. To nie jest złośliwość, tylko to jest chylenie czoła dla kogoś, który dba o maszynę. Ale to jest bardzo istotne, że właśnie maszyny można w Polsce użytkować, nawet te nowoczesne, które niby się psują szybciej, bo taka jest ogólna, nie wiem, tendencja mówienia, komentowania. Jednak 12 lat, maszyna chyba jeszcze przynajmniej te 8 lat pochodzi. Tylko? Tak, no to widzisz, 12 lat. Zakładam, że dłużej, ale okej. Okay. I dzięki temu właśnie te niektóre inwestycje, które jeżeli będziemy dbali o maszyny, będziemy robili je serwisowo, dlatego też nasz serwis polecamy i on jest z ugruntowaną i historią i tym, bo też tak. Korzystały z naszego serwisu, ale też bardzo ważne są części, bo jednak czasami coś się popsuje. No szybko, żeby ta reakcja, dzisiaj jest piątek. Tak. I co, do poniedziałku mam stać? Dokładnie, ale też właśnie widzisz, nie, ale też chyba nastąpiła rewolucja w naszym rolnictwie. Korzystając tutaj z okazji, że no, masz te słynne paczkomaty. No. Zamawiasz część i może być naprawdę na drugi dzień, albo na, no, góra tam 48 godzin. To jest bardzo ważne. Nie wiem, jak zaczynałeś gospodarstwo, przejąłeś w 2007. W 7 roku. To chyba tak dostaw części nie było. Nie, to tam dopiero... to było trzeba gdzieś jakiegoś punktu jechać, poszukać gdzieś tam. No... Dokładnie tak. Dlatego... Takie mnóstwo przemian nastąpiło, nie? Bo to jest też, żeśmy mówili o tym, że jak przyjmowałeś gospodarstwo, to też powiedziałeś jedną rzecz do swoich rodziców, że zwierzaki nie. No nie. Nie. Nawet już wykazałeś się delikatną złośliwością wobec swojego ojca, bo mu nie dałeś prawa wyboru, zasypałeś mu gnojownik. Tak, od razu. Jak był wybrany, od razu zasypany, koniec, wyrównany. Dokładnie, więc to też pokazuje te przemiany. Ja nie mówię, żeby nie hodować zwierząt, ale to już taką ilość, która się odpowiada. Jeśli ktoś chce się to bawić... Profesjonalnie w tym siedzi, tak? A nie, że ja będę miał 5 krówek, dwie świnki, jakieś kaczuszki... I z wiaderka bym delatał, nie? Dokładnie, ale też właśnie a propos właśnie tego pomarańczowego czerwnika, bo to też pokazuje, że w rolnictwie, no okej, są też takie okresy powiedzmy luźniejsze. To jest coś, że znalazł inne pomysły na zagospodarowanie swojego czasu, ale część rolników, no powiedzmy, bo to też była inwestycja w oleje, no, to nie jest 5 zł. To nie jest. Tak samo w młyn, to jest też poszukanie rynku, to zajmuje czas. Ale niektórzy w rolnictwie no, powiedzmy tego nie zrobią, no bo tak jak żeśmy też rozmawiali, no nie wiem, dalej mają do ośrodków takich miejskich czy coś takiego i jest przez to też trudniej. Ale wykorzystanie na przykład, bo to przecież widzimy, bo dbanie już o komunalne drogi, czy o odśnieżanie, czy posypywanie piaskiem i solą w okresie zimowym, to jest też wykorzystywanie tego potencjału, który drzemie w takim ciągniku, jak tutaj mówimy o Arbosie w wersji pomarańczowej. Mhm. Nie dosyć, że ładnie wyglądał na polu, bo to niektórzy zauważyli, jak żeśmy robili live'a, to jednak tak, można wykorzystać... Tym traktorem się nie da się ukryć.
zawsze cię znajdą gdzieś. Tak, zwraca na siebie uwagę, ale zwraca uwagę w sensie pozytywnym, że tak, no nie straszy. No nie straszy, nie, tylko mówię, że fajnie się rzuca w oczy. Tak jak kiedyś był jakiś spółdzielnie, czy coś, pracownik się musi schować za drzewem, nie? Dokładnie się tak. Nie schował. Nawet ja powiem Ci szczerze, że ta kolorystyka trochę podchodzi pod stare ursusy, bo one może nie były pomarańczowe, ale miały też takie jasne kolory. No, ale to za mnie porównujemy techniki do tamtej techniki, ale kolor podobny może. Tak, ale też właśnie jedną rzecz powiedziałeś teraz techniki, nie? Bo okej, okay, jest ten sentyment do 30. No jest. Jak to można powiedzieć, wiatr we włosach. Nie, to powiem tak, to jest takie może trochę retro, ale takie naprawdę po bardzo pozytywnym aspekcie. Niemniej jednak, jak mówimy już o technice, to jednak już w tych małych ciągnikach zastosowanie przedniego napędu no, diametralnie zmieniło wykorzystanie mocy ciągnika i prowadzenia w ogóle tego ciągnika. Oraz wspomaganie napędu tak, na cztery koła. Klimatyzacja. No dzisiaj to już kurczę chyba podstawa, nie? No dokładnie, no do samochodu bez klimy nie wsiądzie. No dzisiaj mamy 21 stopni, jutro 31, nie? No a pracować teraz, trzeba. A pracować trzeba. No nie, bo ty znasz, w rolnictwie jest taka no, parodia, że w takim optymalnych temperaturach to za bardzo nie ma co robić. No albo jest zimno, albo jest gorąco. Więc musimy mieć ogrzewanie tego. Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję, że zaprosiłeś do nas tutaj do siebie i pokazaliśmy Tobie maszynę i mamy nadzieję, że robota będzie załatwiona. Ja jestem zadowolony. Trzymaj się. Jeszcze raz. Jeszcze raz.